Hej, hej, z tej strony Mateusz, a to jest kolejny odcinek z gry DDS 2. Trochę mnie znowu nie było, ale niestety taka praca musi się wybaczyć. Ja tutaj na razie nic nie zmienię. Więc raz będą odcinki codziennie, regularnie, raz będą większe lub mniejsze przerwy. Nawet nie pamiętam, co było w poprzednim odcinku, na czym skończyliśmy, ale wiem, że coś tu porobiłem sobie. Mogę już samochodem. O, tam stoi, dojeżdżać tutaj, na wyspę. Tu zasadziłem sobie sadzonko satiwy. Tak, satiwy. Tylko oczywiście nie mamy doniczek, doniczki są już do kupienia. Jest 21:39, kurde, zamiast położyć się szybciej spać. To... zacząłem odcinek teraz. Dobra, dalej. Mamy tutaj dystrybutora naszego. Mam nastawione. O, jeszcze można przepisać pracownika, ale wtedy pewnie będzie mniej kasy chciał. Ale ja zrobiłem to tak. Już pokazuję na mapce, bo tutaj nie kojarzę ich. Ten jest przypisany do niego. Ta pani jest przypisana do niego i tych dwóch panów z tej wyspy. O dziwo, zasięg jest. A pana Sławka mamy pod domem, więc będziemy odbierać na bieżąco. Kurde, zawiesiłem się troszkę. Dobra, tu chłop nam pilnuje, mamy 251 do odebrania, więc będzie można tam się bujnąć. Ale pierw spać. Dobra, przespaliśmy się. A, jeszcze najważniejszego tu mi pokazałem. Tutaj dokupiłem jeszcze jedną suszarkę, teraz będziemy w sklepie, dokupimy jeszcze jedną. Płatność za kryjówkę. Kurde, ta płatność dla załogi tu mnie trochę zrujnuje. Proszę bardzo. 46 minut do końca, ale tu już tam powoli wszystko rośnie, tak? Cyk do zebrania jest 80, niestety nie mamy już miejsca na suszenie, ale to się powoli będzie robić, więc tutaj nic nie tracimy, nic nie przepada, nic się nie zatrzymuje, więc tu zaczynamy z tym tematem od nowa, znaczy od nowa. Dalej ciągniemy temat naszych pięknych krzaczków, a ja bym chciał zobaczyć, czy uda nam się ogarnąć tą metę. Potrzebujemy łaźnię wodną, laboratoryjną, albo laboratoryjna łaźnia lodowa. W sklepie mam do kupienia tę łaźnię wodną. To jest obróbka termiczna na zimno. I tu potrzebujemy związek efedryny. A ja nie wiem, jak zrobić związek efedryny, no ale to się dowiem, mam nadzieję. Dalej, do obróbki termicznej na ciepło potrzebujemy tych urządzeń. Szybkowar mamy, ale do kupienia jest tam autoklawa. Chcę ją kupić, zobaczyć, co można z tym zrobić. I suszenie. Stojak do suszenia jest u tego chłopa do kupienia. Pies laboratoryjny, duży stół do suszenia i suszarka laboratoryjna. Z tego wychodzi meta fina. Biegniemy do chłopa. Oczywiście mi się nawóz już skończył, więc... A czego tu? Czy jeszcze tyle osób jest nieprzypisanych w Zatoce Słowian? Tym trzeba podmawiać. Mam nadzieję, że sami tutaj zrezygnują z usług. Znaczy z usług. Bo jak ja mam tu ich widocznych w telefonie, to dealerzy im nie chcą sprzedawać. Ja pierwszy wszedł i zszedł. Ja tu złą drogą poszedłem, po prostu. O, co jest? Patrz, jaki głupek. Dobra, jakoś dziwnie przeszedł na tą stronę. Kieszenie mamy 106 tysięcy. Mam nadzieję, że na coś nam tu starczy. Na pewno na suszarkę.
Młynek do kawy na razie niepotrzebny. Mała beczka. Nie, oczywiście duża beczka jest potrzebna. I tu już 9000. No dobra. Łaźnia wodna. Wirówka. To jest stojak do suszenia, ale on chyba jest na zewnątrz tylko. Ale też mamy piec do kupienia. Pięknie, dobra. Biorę tą. Tu starczy nam 108 tysięcy. Odpuść jedną. 105 tysięcy. Nawet na suszarkę mi nie było stać, ale będziemy musieli pójść odebrać kasę naszą. I wtedy poczynimy większe zakupy. Co do misji, zobaczymy jak tu czas nam pozwoli, ale raczej pozwoli i pójdziemy do obozu pracy. Nie, tu my nie chcemy. Ale my mamy tam przecież. Kurde, co ja robię? Przecież mamy w banku kupę kasy. Szkoda, że u tych sprzedawców nie możemy. Czy możemy? A raz zerknę. Zbierzemy najpierw to, co mamy do zebrania. Cyk. Tutaj balkonik. Poproszę duży stół. Sklep meblowy. No i pięknie. I będzie stał tu. I tu postawimy sobie tą łaźnię wodną. Kurczę, sporo miejsca zajmuje. O! Widzieliście, w banku mamy 1569. Nas stać ogólnie. No i dobra. Tu możemy robić też. Więc szybkowar nam już nie jest potrzebny. Dzisiaj jest i nie jest. Zależy ile tych łaźni wodnych nakupimy, ale tu też można związek efedryny zrobić. Aha, tu potrzebujemy efedrynę i potrzebujemy amoniak. Amoniak akurat tu mamy. Nie wiem gdzie go kupiłem, ale gdzieś go kupiłem. A tu sody. A właśnie, właśnie. Dobra, czyli będziemy musieli szukać efedryny. Ale nie pamiętam, żeby taka ikonka nam się gdziekolwiek pokazała. Aha, i tu z 5 gram soli powstaje. A max? O kurna. Nie, to tu lepsze. Jedziemy się przejechać. Odebrać kasę. O, tu jeszcze sadzonki mam do przeniesienia. Paliwka mamy. Dobra, podróż. I lecimy do chatki. Odebrać kasę. Dobra, opuścimy pojazd, idziemy zobaczyć co się tu dzieje. Tutaj pieczarasek wspominałeś, a ja chyba napomknąłem w jakimś tam odcinku. Dlaczego ona tu siedzi i nie mogę jej wykasować. I coś mi umknęło i nie dokończyłem tematu. Po prostu tu jeszcze odbywało się suszenie. I dlatego jej nie mogę wykasować. Tak, mam nadzieję, że się już wszystko skończyło. I się pozbędziemy tej pani i zobaczymy, czy będziemy mogli gdzieś indziej ją wstawić. Brawo.
No i co? Tutaj chłop obsługuje tu tych naszych gości, ale tylko zobaczę jedną rzecz. Tu mu zaczyna brakować. Tu ma jeszcze to 124 i nie sprzedaje. A dlaczego nie sprzedaje? Bo nie ma tej. A on miał dostarczyć. Dobra, jeszcze po 100 zrobimy. Dawaj chłopie kasę. I będziemy musieli dorzucić. Amfy trochę. Razy dwa. A to? Chyba już tu nie będzie potrzebne za bardzo. Tu jeszcze mam kilogram ponad. Ale nie, najpierw załatwiamy to. Dobra, 300 tysięcy. Piechotą nie chodzi. Zrzuć paczkę. Proszę bardzo, sztuk raz. Ta ma. Ten indyki nie ma. Czemu jest tylko trzech tutaj? Zaraz, zaraz, coś tu się nie zgadza. Tu był Jonathan. Tu był Ruben. Trzy. Czego trzech jest tylko? Nawet trzy szafki są. Dziwne, miałem wrażenie, że jest czterech ich. Dobra, doróbmy jeszcze paczkę jedną. Skoro on sprzedaje tego sporo, to damy mu 500. Dobra, i gdzie to była ta druga zrzutka? Kurczę, wiem, że tu gdzieś blisko. Ja mam kiepską pamięć. O, o, właśnie, tutaj gdzie kropeczka. No jest. O, Sławkowi brakuje. Dobrze wiedzieć, to dostanie właśnie to. Cykon. Nie, wróć, resetuj. Confirm. Ten miał dostać. Ten, bo tego w ogóle nie sprzedaje. Nie, to ja zrobiłem. Ja mu dałem kanabisa, a on... Da się tu cofnąć? On tego kanabisa nie sprzedaje, ja pierdzielę, ale tu do Jonathana miał pójść. Ale jeszcze mamy sporo. 500 sztuk raz i dla naszego chłopa Sławka 300. Tak będzie dobrze. Teraz punkt zrzutki numer 2, 3 już. O, tu też jest chyba jakiś. O, popatrz. A tu beczka nie działa. Jemu. I wszystko teraz gra.
Co ty się zacięłeś mi tutaj? Dobra. Później, bo wpadłem na pomysł, żeby ten skuter kupić, który mniej pali paliwa, gdy będziemy mogli przeskakiwać raz, dwa, trzy. Pójść pojazd, podróż, space. I wracamy do siebie. I jesteśmy. Dobra, nic tu nie idzie, żadnych bandziurów nie ma, nie. Opuść pojazd. I panie Sławku. A nie, ja ci muszę wrzucić przecież. Tak? Ile ty masz tego? Nie, no to co mi wyskoczyło, że Sławek ma mało. Wszyscy mają po 100. Kurde, ja wiem. To co mówiłem, żeby telefonie pokasować ich tu wszystkich. Kurde, jeszcze się z nim umówiłem. Nie, nie, nie o to chodziło. Dobra, odmów. Nie, no muszę zrobić to teraz. Chciałem to zrobić później, ale jak oni mają tu mi wisieć. Niech już ci sprzedają. Ja mam w ogóle 3 gramy. A oni są nieprzepisani. To oni niech sobie wiszą. Bo oni są nieprzepisani. Jeszcze taki kawał. Ja mam coś w ogóle tu? Mam, dobra, to już wiecie co, ja się przebiegnę. A to 300. To będzie na później. I to też. Żeby tu na mnie zakusili. Przebiegniemy się. O, tutaj mamy jakiś znak zapytania. Tutaj nas nie było jeszcze. A, dobra, już wiem. Bardzo fajnie. Może postawimy tą babeczkę, którą zabraliśmy z naszej pierwszej kryjówki. Nie ma jeszcze takiego. Chłopie. Jeszcze czas na to przyjdzie. Trójeczka dla pana. Albo ja sobie po prostu rozpakuję i też porobię tutaj dla klientów. Też się poumawiam z tymi nieprzypisanymi. Przestań machać. Tu ile ich macha? Ile mam misji w ogóle do zrobienia? Porozmawiaj z panem Bogdanem i spotkaj się z podróżnikiem. O! Ci coś więcej chcą. Ci zieloni, ja zapomniałem o tych zielonych właśnie. Żeby ich umówić. A ten z Ceylonu jest. Kurde, ale wypadałoby. Oni dobrą kasę płacą. Dobra, przebiegniemy się tędy i pójdziemy w prawo. Jeszcze nie kojarzę tej wyspy na pamięć. Tymczasem się o! Chłop z maczetą. Z maczetą. A maczeta podobno robi wielkie kuku.
Dobra. I tu w prawo. Ale gdzieś chyba maczetę można kupić, ale to jeszcze chyba w tym miejscu, co nie mamy odkryte. No ale dobra. I cyk, jesteśmy. Dobra, ja tu postawię szafeczkę dealerka. Przepiszemy pracownika. Mamy kogoś? O kurde, tu jeszcze mamy dwóch do przypisania. Dobra, klientów od razu poprzypisujemy. A, i zostanie jeden nieprzepisany, to zrobimy to tak, że nie będziemy jeszcze jednego stawiać tutaj, tylko pójdziemy, postawimy ją tam, zrzucimy jej, właśnie, zrzucimy jej paczkę, nawet dwie. A, niech ma już. Stóweczka. I stóweczka. A ja nie chcę tak. Coś się stało, nie wiem, którym teraz klawiszem się klika, żeby ustawić, ile się chce przenieść. Ty mnie tu nie strasz i nie gwisz na mnie, jak na psa. Tu ją postawimy. Daleko nie będzie, żeby do niej biec. O, już skoczyła na swoje miejsce. Tylko gdzie tu jest teraz... punkt zrzutu jakiś bliski. Gdzie bliski? Nie potrzeba bliski, bo... tutaj gdzieś jest. Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie. Jest tutaj. Bum. I pani Gabrieli. Nie. Patrycji? To skąd ona jeszcze tu ma? A, bo ona u nas kiedyś pracowała. No to jeszcze. A widzicie, to wcale nie przypada. Jak kogoś usuniecie, będzie miał przy sobie to, co mu zostawiliście i to, czego nie sprzedał, to zostaje na później. Fajnie. Dobra. To jedziemy dalej na zakupy. To dzisiaj jednak nie zdążymy tej misji zrobić, a byłem pewny, że zdążymy. No ale... takie ogarnianie. Po dłuższym czasie nieobecności też jest wskazane, no ale... coś tu się zaczyna już dziać. Siema. Tak, potrzebujemy te beczki. Potrzebujemy... wirówkę. Też potrzebujemy, żeby sprawdzić, o co w niej chodzi. O, łaźnia lodowa też jest. Kurde, tylko ile to kosztuje wszystko. A u niego możemy tylko płacić gotówką. Dobra, autoklawa. I wytrząsarka orbitalna. To dam. Dobra, 180. Suszarki jeszcze wezmę. 5. Dobra, nie 5. I tyle. O, tu jeszcze. A tu są szafki laboratoryjne. O, i donica. Kurde, donica też nas nie stać. Ale to jest donica zewnętrzna. Więc raczej chyba na balkonie jej nie postawimy. To jest do satiwy. I to techno.
Znaczy, to nie techno. Jakoś inaczej ktoś mi powiedział, ale mniejsza z tym. Dla mnie to jest techno na razie. Dobra. Idziemy patrzeć na górę. O! No patrzcie, wysuszyło się. Tak, trzy sztuki. To chyba nie ma znaczenia, w którą stronę jest ta strzałka. O, patrz, tu się jeszcze nie zmieści. Skubaństwo. A ja tu jeszcze podejdę. Dobra. Nie mamy już tego przedmiotu, ale mamy beczki do postawienia i to 6 beczek. Teraz to ja mogę szaleć. Żeby można było tu przejść potem. Dobra, wszystko się skończyło. Dojdę tam. Kurczę, nie wiadomo, czy to sięgnie, czy nie, bo jak nie, to będę musiał to przestawić. Tutaj postawię z drugiej strony. Co ja tu kombinuję? No, suszarka się schowała, ale to... Dobra, tu dojdę. Jeszcze to. Dobra, zrobię porządek sobie sam. Nie będziecie patrzeć i nudzić się w sumie przy tym. Dobra, ja bym chciał jeszcze sprawdzić tą autoklawę. Co tu możemy zrobić? Dobra. Wirówkę. Brak. No i dobra. Na razie to. Do it. Technik laboratoryjny jest. No i patrzymy. Autoklawa. Niski tier stacji jest. Ta rata produkcji 10%. A, tu potrzebny jest wniosek efedrny, czyli autoklawa robi to, co to, tylko że ze stratą. Idzie to do kosza. Szkoda, że tego sprzedawać się można. Od razu pyk. Autoklawa idzie do dupy. Idzie do dupy. Chowamy ją. Ekstrakcja kwasu octowego z octu. Aha, czyli to zrobiliśmy na storze, stole laboratoryjnym. Czyli ogólnie nic ciekawego. Czyli ja będę musiał poszukać efedryny gdzieś. I może zobaczymy, czy nie ma jej czasem w aptece w tym miejscu. Gdzieś tu była ta apteka. Tu jest apteka. Mówię tak, tu mamy iść do gościa. Tu mamy do pana Bogdana iść po drodze, ale... O, i tutaj jeszcze do obozu pracy, ale tu może pójdziemy później jednak. Pójdziemy do pana Bogdana w następnym odcinku i do tutaj. Więc ja dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeśli się podobało, to zostawcie łapka, subka, komentarza. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć!